Rozpoczynam trening kierowania ogniem z pułkiem artylerii, z moim pułkiem. Tam na polu ognia, żeby pociski upadały z wymaganą dokładnością i w wymaganym czasie, żebyśmy wykorzystując ten ośrodek szkolenia poligonowego, wykorzystując amunicję bojową, to zrealizowali. Żeby każdy z nas, wjeżdżając stąd, miał poczucie, że zrobiłem dobrą robotę. Bo to zależy ode mnie, zależy od dowódców dywizjonów, od celowniczego, od amunicyjnych, od kierowców, od wszystkich nas. To była klasyczna zasadzka w kształcie litery L. Grupa szturmowa miała zniszczyć sprzęt, grupa ogniowa miała zatrzymać na zawale pododdział ćwiczący, miała ich związać ogniem i ułatwić działanie grupy szturmowej. Żołnierze, którzy ubezpieczali stronę tutaj pododdziału ćwiczącego, wykryli grupę szturmową, która musiała się ewakuować, więc częściowy sukces nasz. W sumie większy sukces tutaj pododdziału ćwiczącego. Na prawo. Rowanta, uwaga! Tu materna. Obezwładnić strzelającą baterię artylerii w rejonie 34 UCD 40 754. Obezwładnić strzelającą baterię artylerii w rejonie 34 UCD 40 754. Ćwiczenia artylerii na poligonie w Toruniu mają tym razem charakter wyjątkowy. Sprawdzany jest na nich nowy system dowodzenia. Dowództwo na bieżąco śledzi obraz z pola walki na monitorach i za jego pomocą podejmuje decyzje. Informacje pochodzą z samolotu bezzałogowego, stacji radiolokacyjnej oraz kamery zamontowanej na wzgórzu. Przez zespołu planowania do mnie. Przygotować. Grupę rekonansowo-przygotowawczą do rozpoznania rejonu stanowisk ogniowych, dróg przemieszczenia z rejonu operacyjnego rozwinięcia do rejonu stanowisk ogniowych. Długość drogi 10 km. Czas zajęcia rejonu 30 minut. Przy kalkulacji przyjąłem prędkość marszu 20 km na godzinę. Panowie, cały system rozpoznania o 20 gotowy, natomiast rzuty ogniowe na godzinę 4:00. Wyrzutnie artyleryjskie WR-40 jest to sprzęt na wyposażeniu dywizjonów artylerii rakietowej. Jest to sprzęt nowoczesny, który pozwala na realizowanie zadań wsparcia ogniowego na potrzeby wojsk zmechanizowanych, jak również piechoty. Możliwości dywizjonu artylerii rakietowej są dość szerokie, dlatego że wyrzutnia wyposażona jest przede wszystkim w niezależny system nawigacji, który pozwala na niezależne dowiązanie każdej wyrzutni, określenie miejsca stania. Dowódca wyrzutni pracuje na pulpicie, gdzie wszystkie dane, celownik, odchylenie od kierunku zasadniczego otrzymuje w bardzo szybkim tempie i wykorzystuje to do ukierunkowania wyrzutni w kierunku strzelania. Te wyrzutnie mają zasięg oddziaływania na przeciwnika do 22 km amunicją odłamkowo-burzącą oraz pozostałymi amunicją specjalną aż do 40 i 42 km. Daje to dowódcy możliwość wsparcia pododdziałów piechoty, pododdziałów zmechanizowanych czy pododdziałów czołgów na dość znaczną głębokość. Powierzchnia rażenia celu to około 300-400 metrów kwadratowych. Cel o takich wymiarach jest to cel powierzchniowy. I ten dywizjon przeznaczony jest przede wszystkim do niszczenia piechoty odkrytej, stanowisk dowodzenia, obezwładniania śmigłowców na lądowiskach, czy też niszczenia lądowisk. Bardzo celowałka 30-01, bateria wycelowana, gotowy. Bardzo 30-01, bateria wycelowana, gotowy. Odra do celu pałka 30-01, gotowa. Odskok salwą ognia. Odskok salwą ognia. Grajek salwą ognia. Marzy salwą ognia. Jak widzimy, pociski znalazły się w powietrzu. Właśnie zmierzają do celu.
współrzędne przypuszczalne już mamy wyświetlone, natomiast po spadnięciu one udokładnią się. O, tak jak widać, mruganie to jest udokładnianie. I w miejscu, w którym został wskazany jako cel, pociski pododdziału. Jednym z elementów przygotowania strzelania, kierowania ogniem artylerii naziemnej jest przygotowanie meteorologiczne. Obecnie znajdujemy się w rejonie rozwinięcia radioteodolitowego systemu sondażowego atmosfery, którego głównym zadaniem jest przygotowanie danych meteorologicznych na potrzeby strzelania artylerii. System ten składa się z elementu centralnego, czyli wozu, w którym znajduje się komputer, stanowisko napełniania balonów, anteny oraz zestawu do określania danych przyziemnych AGAT-20. Stoi! Tam musi sprawdzić jeszcze parametry na komputerze. W program wprowadziliśmy wszelkie dane radiosondy, dane kalibracyjne. I w tym momencie już możemy wypuszczać balon. Wypełniony gazem balon wyposażony w sondę unosi się w powietrze. Dzięki zaawansowanemu systemowi radiolokacji zbierane przez niego dane natychmiast trafiają do naziemnej stacji BAR. Bez tej stacji, bez informacji, które ta stacja podaje na działa, artyleria, tak można powiedzieć, że jest tak jakby ślepa, jakby działała we mgle. Jest to ogromna pomoc do ustalenia namiarów, celowników, wprowadzenia wszelkich poprawek do celnego ognia. Jeżeli mamy taki komunikat Meteo 11 stworzony, dostaje to działo, naprawdę dużo skuteczniejszy jest ogień, dużo bardziej celny. Radioteodolitowy system sondażowy atmosfery posiada pasywną antenę, śledzącą wypuszczoną na balonie sondę meteorologiczną. Dzięki temu zestaw jest niewykrywalny przez przeciwnika i może swobodnie pracować w rejonie rozwinięcia i zebrać pełne dane o warunkach meteorologicznych na potrzeby przygotowania strzelania i kierowania ognia. W tym momencie mamy zobrazowane na monitorze wysokość lotu już sondy. W tym momencie mamy akurat 685 metrów. Mamy ciśnienie, które na tej wysokości jest 914. Temperatura jest to 8,1 stopnia, wilgotność powietrza 54, kierunek wiatru 123 i 4,40 metry na sekundę. Tylko jest to prędkość wiatru, która występuje na tej akurat wysokości. Uwaga, przygotować się do odbioru komunikatu Meteo 11. Tu kanton 66. 11, 11. 15. 10, 50, 0, 51. Dane meteorologiczne, które uzyskujemy z tego zestawu w postaci komunikatu Meteo 1102, wykorzystujemy do określania danych do strzelania. Są one niezbędne do pełnego przygotowania danych do strzelania, tak aby uzyskać trafienie w cel pierwszym pociskiem. Typowo obserwacje prowadzimy z pułapu 150 do 250 metrów nad obiektem, krążąc wokół tego obiektu po promieniu około 300 metrów. Zarówno start, jak i lądowanie wykonywane są przy użyciu dosłownie dwóch naciśnięć przycisku. W pełni jest to kontrolowane przez komputer w samolocie, czyli ja de facto daję tylko dyspozycję dla samolotu do startu i podobnie jest z lądowaniem. Jeden przycisk i samolot już automatycznie wykonuje procedurę lądowania. Jego głównym celem jest obserwacja terenu, a w tym przypadku jak obserwacja ognia artylerii. Źródłem energii jest właśnie bateria akumulatorów, która znajduje się w zasobniku. Gwarantowany czas lotu to są 2 godziny. Rzeczywiste możliwości czasu lotu są znacznie większe. 4 godziny dla tego samolotu również jest osiągalne. Na pokładzie mamy głowicę obserwacyjną wyposażoną w 2 rdzenie optyczne. Jeden to jest kamera kolorowa, natomiast drugi to jest kamera termowizyjna. Żeby mieć obraz w czasie rzeczywistym, czyli to, co w danym momencie nadaje platforma, mogę odlecieć na mniej więcej 30 km. Natomiast system jest wyposażony w możliwość nagrywania obrazu na pokładzie, czyli mogę zrealizować znacznie dalszą misję, z tym, że obraz z niej będę mógł obejrzeć dopiero po powrocie. Zaczęło się faktycznie już ostateczna część lądowania. Nastąpiło odrzucenie zasobnika na spadochronie.
ponad połowa masy samolotu jest już na ziemi i płatowiec lżejszy o tą część ląduje, dzięki czemu jest znacznie mniej narażony na usterki podczas lądowania właśnie w trudnym terenie. Samolot podczas lotu miał masę między 10 a 11 kg. W tej chwili podczas lądowania miał 4 kg. Zrzucił na spadochronie zasobnik, a tym samym w zasobniku akumulatory zasilania głównego, które służyły napędowi podczas lotu. Również w zasobniku znajdowała się podczas zrzutu głowica obserwacyjna. No i mamy samolot na ziemi. Po locie na poligonie trwającym blisko 2 godziny samolot ląduje w trybie automatycznym w z góry zadanym, zaprogramowanym miejscu. Ten samolot lata 90 czasu bez załączonego silnika. Co za tym idzie, jest absolutnie cichy. Nie słychać go z ziemi. Ktoś, kogo potencjalnie obserwujemy, nie zorientuje się, że nad nim lata samolot. Niebezpieczeństwo oblodzenia dajników ciśnienia stanowi duże niebezpieczeństwo w lotnictwie w ogóle. Nie boimy się latania w śniegu, nie boimy się latania w warunkach grożących oblodzeniem właśnie dajników ciśnienia. W większości konstrukcję mechaniczną stanowią tworzywa sztuczne, epoksyd, włókna szklane, węglowe. Co za tym idzie, jest cecha niewykrywalności na ekranach radarów. Może z wyjątkiem radaru Liwiec artyleryjskiego, gdzie słyszałem, że nasz samolot, radar Liwiec, potrafi obserwować. Bezzałogowy środek latający FlyEye może być wykorzystywany nie tylko w artylerii. Został on przewidziany również jako element systemu informacji polskiego żołnierza przyszłości. Oprócz tego ma zastosowanie przy zabezpieczaniu imprez masowych czy monitoringu klęsk żywiołowych. Panie pułkowniku, oko jeden wykrył. Stanowisko dowodzenia. Urzędne. X-66-900, 66-900, Y-40-166, 40-166. X-66-900, Y-40-166. Od razu tu i wycelować. Tak. Od razu salwą ognia. Od razu salwą ognia. Okno jeden. Cel obezwładniony. Cel obezwładniony. Stój zapisać. Lat mojej kariery wojskowej, zaraz po zakończeniu szkoły oficerskiej, to oczywiście 2S1. Haubica samobieżna, obsługa 4 osoby, dowódca, celowniczy, ładowniczy, kierowca, uzbrojenie. Haubica 122 mm, 40 pocisków, 5 przeciwpancernych BK-13, 35 odłamkowo burzących. Sprzęt lekki, ale też bardzo manewrowy, opancerzony, przystosowany jeszcze wciąż do współczesnego pola walki. 122 mm haubica samobieżna 2S1 Goździk stanowi podstawowe uzbrojenie dywizjonów artylerii samobieżnej z brygad zmechanizowanych i pancernych. Dzięki dużej sprawności, małej awaryjności, precyzji ognia oraz wyposażeniu w zautomatyzowany zestaw kierowania ogniem Topaz, zestawy te jeszcze zapewniają nam wystarczające wsparcie dla wojsk na współczesnym polu walki. O celności Goździka może zaświadczyć pewien zakład, który miał miejsce kilka lat temu w jednym z dywizjonów, w których służyłem, kiedy to dowódca dywizjonu założył się z dowódcą brygady pancernej, że haubica trafi w cel o wielkości 2x2 metry położony na dystansie 6 km. Dowódca dywizjonu zakład wygrał. Co było wynikiem tego zakładu, trudno mi powiedzieć, ale satysfakcja artylerystów była duża. Mobilny radar rozpoznania artyleryjskiego Liwiec, mimo swoich dużych gabarytów, obsługuje 3-osobowa załoga. Dowódca, technik, operator i kierowca, elektromechanik. Wyszkolona obsługa jest w stanie rozwinąć to wielkie urządzenie w ciągu kilku minut, być w gotowości do prowadzenia rozpoznania na dalekiej odległości. O precyzji radaru rozpoznania artyleryjskiego Liwiec może świadczyć fakt, że jest w stanie z odległości kilku kilometrów wykryć pocisk wystrzelony z działka kalibru 23 mm. Jego ważną cechą jest również mobilność. Wersja seryjna Liwca jest osadzona na podwoziu ciężarówki Jelcz 662 z 4-osobową opancerzoną kabiną.
W środku zamontowano system łączności oraz podstawowy system zarządzania polem walki. Dokładnie stację. Rozpoczęło się właśnie strzelanie pododdziału rakietowego, który obsługiwany jest poprzez tą właśnie stację. Na ekranie widzimy rejon stanowisk ogniowych, z którego prowadzony jest ogień, rejon celu, do którego jest prowadzony ten ogień oraz w czasie rzeczywistym obserwujemy pociski, które zmierzają do tego celu. To takie oczy artylerii, oczy nasze w głąb. Głębokość rozpoznania z tej stacji to kilkadziesiąt kilometrów. Pododdział wykrywa cele, pociski lecące na trajektorii lotu. Wiemy, gdzie one spadną, w którym miejscu, zanim to nastąpi. Pierwszy egzemplarz Lifca trafił do Sił Zbrojnych w roku 2009. Kolejne dwa egzemplarze trafiły w roku 2010. Także obecnie mamy eksploatowane trzy egzemplarze, w tym jeden egzemplarz jest obecnie w Afganistanie. Jest to radar rozpoznania artyleryjskiego, a więc radar, który jest w stanie wykryć mały obiekt, pocisk artyleryjski na trajektorii jego lotu i na podstawie pomiarów fragmentu trajektorii lotu tego pocisku określić współrzędne wystrzału i współrzędne uderzenia pocisku. Te dane są bezcenne dla artylerii, dla rozpoznania, szczególnie na rozpoznania na dużych odległościach. Na ekranie Lifca widzimy, że sytuacja nad poligonem toruńskim znowu jest bezpieczna i pozostał nam tylko i wyłącznie w obszarze obserwowanym przez radar tylko i wyłącznie samolot bezpilotowy. Dzisiaj mieliśmy wspaniały przykład możliwości technicznych, które muszą wejść na szerszą skalę do jednostek wojskowych, w ogóle do wojska, żeby można było z tymi ludźmi ćwiczyć, trenować i jednocześnie przygotowywać się do tego, do czego jesteśmy przeznaczeni, czyli do obrony ojczyzny. Działania nasze, wszystkich artylerzystów, to pierwsze. Koleżeństwo, wzajemne więzi, szanowanie tradycji, spotkania pokoleń i wymiana doświadczeń, szanowanie pracy naszych poprzedników, dokładanie swojego ziarnka do tego. Baczność! Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2011 roku o nadaniu gwiazdy Afganistanu. Odznaczeni zostają gwiazdą Afganistanu kapitan Grzegorz Lustik, podporucznik Tomasz Brzywcy, chorąży Dariusz Kasprzyk. Postanowienie podpisał. Baczność! Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Również odznaczeni do dowódcy wystąpu. Poczli! W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczam panu kapitanowi gwiazdy Afganistanu. Uchwalę wszystko. Gratuluję. Gratuluję panie. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczam panu porucznikowi gwiazdę Afganistanu.